Witajcie, kochani, witajcie. Postanowiłam zrobić coś nowego. No, mamy nów księżyca w wodniku dzisiaj, 21 stycznia 2023, a więc aż się prosi zacząć coś. I postanowiłam rozpocząć nowy cykl, że z początkiem każdego znaku, czy to słońce wejdzie, tak jak w tej chwili już jest w wodniku i mamy księżyca w wodniku, następne będą ryby na przykład w przyszłym miesiącu, zrobię takie dodatkowe, typu bonusowe czytanie, co powinniśmy wiedzieć. Sprawdźcie swoje słońce, ascendent i księżyc za każdym razem, wszystkie te trzy znaki, żeby wiedzieć, co najbardziej odpowiada, bo jeżeli ktoś powie, oj, nie za bardzo mi się sprawdza, wypadałoby przejść do ascendent i księżyc, nie tylko do słońca. I możecie odkryć to, co ja odkryłam dla siebie, że czasami jest tak, że tylko to, co słońce, wychodzi idealnie. Potem ascendent. W moim przypadku ascendent i księżyc jest w tym samym znaku, ale gdyby były dwa różne, wypadałoby zobaczyć, sprawdzić ten, ten i ten, co odpowiada najbardziej. Więc, okej, okay, moje kochane wodniki ze Słońca, ascendent i księżyca, zobaczmy, co dla was. Na jaki to jest czas? Czas jest płynny, więc być może się to działo, dzieje, albo coś, co po prostu powinniście wiedzieć, i do czego być może przyłożyć wagę. Nie jest to wielkie czytanie, ale coś dodatkowego, taka pomoc dla wodników. Okej. Okay. Czasami ostrzeżenie, czasami wskazówka. A więc myślę, że to jest coś dodatkowego. Coś dodatkowego. A że nigdy nie wiadomo będzie, co, bo jeszcze może i tak być, że który znak najwięcej na przykład oglądał, albo coś impromptu, zasubskrybujcie, kochani, i ustawcie sobie dzwoneczek na tym, co was interesuje. Okej, okay, trochę mamy tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem różnych. A niektórych to będzie wręcz na cały rok. Wręcz na cały rok, słyszę. Okej, okay. Dla jednych miesiąc, dla drugich rok. Ja jeszcze ciepła kawka, już dzisiaj jest wieczór tego 21 stycznia. Więc zobaczmy, co tu jest na samym początku. Niektórzy z was potrzebują tutaj z okazji swoich urodzin poczynić jakieś zmiany. Przestać wreszcie o taki, to bym chciał i to bym chciała i tego pragnęła, taki, chciałabym i boję się i sama czy sam nie wiem, czego tu się czepnąć. Niektórzy z was może więcej klarowności potrzebują. Patrzcie, nie przypadek, dlaczego w tle jest tyle właśnie tego koloru. Kolor na klarowność, na mowę. Niektórzy z was, zanim podejmą decyzję, bardzo dużo myślą, jeszcze więcej analizują. No, jesteście znakiem powietrznym, ja rozumiem, dużo myślicie. Zastanawiacie się i już może postanowicie i znowu myślicie, bo za dużo jest, co dla niektórych z was za dużo opcji, i tu jeszcze jest siódemka, rok uniwersalny numer 7, za dużo opcji, być może będziecie mieli w tym miesiącu i w całym roku i to mogę i tamto mogę i sama nie wiem, czego tutaj właśnie, w którą stronę pójść. Niektórzy z was potrzebują zwrócić uwagę na swoje uzależnienia. Przyzwyczajenia. To może być uzależnienie niekoniecznie zaraz od alkoholu, narkotyków i gier hazardowych. To może być po prostu
Zawsze to samo powtarzasz. I nic dziwnego, że to samo się dzieje. Rozmawiasz z tymi osobami, które ci doradzają tak lub inaczej. I jesteś przyzwyczajona, uzależniony od tego właśnie, od tych opinii i tak dalej. Więc zwróć na to uwagę. Bo ja widzę, że albo będziesz, albo jesteś osobą, singielką bądź singlem. I może dlatego właśnie nie wiesz. O, i to mogę, i tamto, i mam tyle, bo ja widzę tu was jako osoby wolne, niezależne. Może jesteś w związku, jesteś taką osobą, ale w większości je widzę jako singli. Macie pieniądze. Jeżeli nie, to widzę tutaj, że powinno być wam dobrze. Niektórzy nawet albo macie swój biznes, albo otworzycie swój własny biznes i będą pieniądze, będzie zadowolenie, będzie wolność, niezależność i się tu się świetnie czujecie, ja patrzę. Ok? Naprawdę. Nie widzę tu problemów finansowych teraz. Kiedy idziecie do przodu, idźcie ostrożnie, może dlatego brakuje tej klarowności, potrzebujecie więcej tego turkusowego koloru wokół siebie, jakieś poduszeczki, nawet ona ma turkusową tę sukienkę i pokazane jest, jak idzie ostrożnie. Więc jeśli podejmujecie jakąś taką ważną decyzję, może jeszcze nie wszystko wiecie, ok? Właśnie, jeszcze trzeba zdobyć informacje, tu poprawić, tu się czegoś dowiedzieć i spokojnie, żeby nie ześliznąć się, tak jak ona, z tych kamieni i, nie daj Panie Boże, zrobić sobie krzywdę. Także słyszę, stąpaj ostrożnie, żeby nie skręcić sobie kostki, żeby nie złamać nogi, żeby nie upaść. Okay, dla kogoś to jest potrzebne i numer 26 może być tu ważny. A więc więcej klarowności, więcej spokoju, równowagi ducha. Okay? Widzę, że szczęśliwa rodzinka, numer 4, tu jest ogromnie ważna. A więc dzieci, ona, szczęśliwe małżeństwo czy związek, wakacje, cieszenie się życiem. To dla was będzie tutaj ogromnie ważne. I patrzcie, absolutnie wspaniale, obfitość, kwitnie, numery 4 i 3. A więc razem też się sprowadza do siódemki. Ale konkretność, praktyczność i kreowanie, ale także katalizator. Coś się tu powinno zmienić. Dla niektórych założycie rodzinę, dla niektórych może gdzieś się rozstaniecie, ale widzę, że gdzieś w rodzinie nagle coś się tak fajnego wydarzy, że z tym się wiąże właśnie to, że finansowo dobrze stoicie. No zobaczymy, co będzie dalej, ale ta rodzina i ta obfitość, ja czuję, że to jest bardzo dobry rok dla wodnika. Teraz, czy dla każdego jednego? No, tego wam nie powiem. Ja widzę tylko, jaka jest energia. Dobry rok dla wodnika. Teraz widzę, że zdobywacie także i jest dla was ważny spokój wewnętrzny. Od tego wszystkiego, co już trudne, jakieś kłótnie, zwady, melodramaty i tak dalej, wy już nie chcecie mieć z tym do czynienia, ja patrzę. No. Nagle możecie być czymś zainspirowani i dlatego coś nowego się pojawia i mówisz, ja wiem, w którą stronę iść, ja wiem, co mam robić, ja wiem, jakie kroki począć. Ja wiem, skąd otrzymać informacje. Jesteście zainspirowani. To jest cudowna sprawa, bo to wam bardzo pomoże znaleźć ten wewnętrzny balans. Teraz
Widzę też dalej pieniądze. I dalej widzę pieniądze, że wy czekacie, czekacie, oczekujecie. I tu jest znowu rodzina, kasa. Może ktoś z was wygrać nagle. Mądrze zainwestować. Ktoś słyszy, może otrzymać pieniądze w testamencie przepisane. Ktoś może w ogóle finansowo nagle dobrze stać. Ja naprawdę nie widzę tu kłopotów finansowych. Wręcz świętowanie. Celebrowanie tego wszystkiego, co się w waszym życiu dzieje. Wow. Ale postępujcie rozsądnie, pomalutku, zorientować się co i jak, odszukać informacje, jakie wam potrzebne, żeby iść do przodu i mieć tę klarowność umysłową, niepochopnie. No to może być informacja tylko dla jednej osoby, ale muszę powiedzieć, bo mi to przychodzi. Ktoś będzie miał jakiś wypadek i stąd będą pieniądze. No ale to jedna, jedyna gdzieś osoba, kochani. Teraz wy przyciągacie do siebie to, czego pragniecie. Pochwalam w 100%. Tak naprawdę wizualizujecie mapa sukcesu. To, kogo pragniecie. To, co jest dla was ważne. Ale uważajcie, bo ja widzę kogoś, kto jest uzależniony i tutaj jest od alkoholu, albo od narkotyków, albo od hazardu, albo od nieciekawego towarzystwa, nieciekawych substancji, nieciekawych myśli, pesymizm, negatywność. I żeby w taki związek nie wejść, no jeżeli wejdziecie, no to może być lekcja długa karmiczna, czy w ogóle karma w grę wchodzić. Ale też widzę, że możecie być od kogoś uzależnieni. I to nie jest zdrowe uzależnienie, bo już samo to uzależniony nie jest pozytywne, jest pejoratywnym tutaj, pejoratywnym, czyli negatywnym znaczeniu. Widzę za to, czego się cieszę, że dla niektórych z was szykuje się przeprowadzka, nowy dom. Wyprowadzacie się, wprowadzacie, przebudowujecie może, modernizujecie, a niektórzy wręcz się wyprowadzacie do innego kraju, do innego, na inny kontynent. I to, jeżeli czujesz, że powinieneś zrobić, jest bardzo dobrym posunięciem, ten nowy dom. O tak, i to może być z bardzo wielu, to może być praca, związek, coś nowego, coś, co się w życiu waszym zmienia. I nagle się przeprowadzacie i na koniec jest wieża, ale to ta wieża w tych kartach, znowu z tym kolorem pięknym, turkusowym, która ona do góry nogami, ona cieszy się jakby, no właśnie, jakby coś cudownego się stało. No, niektórych z was czekają olbrzymie zmiany w tym roku. Życie może przewrócić się do góry nogami, ale przez to przyniesie wam dużo szczęścia, błogosławieństwa i radości. Nowy dom, nową rodzinę, nową pracę, nowe wszystko dla niektórych z was. I wreszcie odżyjecie. Na koniec jeszcze zobaczę dodatkowo, jako poradę, co. No i idziecie. Uzdrawianie, 17, shamanic healer, oczyszczanie. Więc niektórzy z was są uzdrowicielami. Niektórzy z was potrzebują oczyszczenia. Zapraszam na swoją stronę. I 17 numer duszy. Co jest twoim przeznaczeniem? Rób to, po co przyszłaś, przyszedłeś na ten świat. Bo to bardzo ci pomoże. Weźmiemy inną. No właśnie. Mamy tutaj tornado. No więc to tornado, te zawieruchy, te sztormy, to jest energia Urana. Uran rządzi wodnikiem.
A więc może ci przynieść właśnie tę wierzę, że coś padnie, coś runie, zrobi się zadyma, zaczną strzelać pioruny, no oczywiście metaforycznie rzecz biorąc, i to przyniesie zmiany. Ale te zmiany spowodują, że zmieni się twoje życie, uzdrowisz się wręcz, więc się przed tym nie bronimy. No i mamy piątkę zmiany. To w tym jest boska ręka. To jest po prostu sądzone, przeznaczone. Czegoś masz się jeszcze nauczyć? Jakiś tutaj lekcji duchowych na temat przeznaczenia, na temat duszy. Wszystkie moje te webinary i wszystko, co robię, to idzie właśnie w tym kierunku, a więc. Co to będzie oznaczało dla ciebie? Ucz się, ucz się, ucz. Po co? Żeby mieć moc, żeby rozpostrzyć skrzydła i znowu kolor turkusowy, żeby rozpostrzyć skrzydła, żeby być prawdziwymi sobą. No zresztą wodnik, nie być sobą, to ja w ogóle nie rozumiem tego konceptu. Wy będziecie sobą. Wy musicie być sobą. Wodnik się nie przejmuje, co inni pomyślą o nim. Jesteś o wiele bardziej silny, niż tobie się wydaje. A więc nie ma, to nie jesteście wy. Pokazać, kim naprawdę jesteście, rozpostrzyć szeroko skrzydła czy żagle, tak jak na załączonym obrazku mojej kreacji, i płyniecie z rozpostartymi żaglami, wszystkie czakry oczyszczone, to jest właśnie tutaj i przy tym mowa. Rozsądek, logika, spełnione marzenia, pragnienia. I widzę dla Was absolutnie cudowny, wspaniały rok. A jak on będzie, w jakim stopniu cudowny i wspaniały, zależy od Ciebie, od Twojej odwagi, od tego, na co się zdecydujesz. Jeżeli nie, nie obwiniajcie mnie. Tak, kochani. Moje kochane, drogie wodniki, wodniczki, życzę Wam absolutnie wspaniałych urodzin, wspaniałego miesiąca i roku. Buziaczki, uściski kolejnego razu.